SK Info. Komfortowy, klimatyzowany i spełniający wymogi związane z przewozem ludzi. Taki jest najnowszy pojazd Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu. Samochód będzie służył do przewozu chorych na dializę. To jest pojazd do transportu sanitarnego, może równoczasowo przewozić 9 chorych i najważniejszą intencją zakupu było przewożenie chorych dializowanych. Szpital zakupił w tym roku 3 nowe sztuczne nerki, które zostaną w najbliższych dniach uruchomione, już są na stanie szpitala i żeby zwiększyć możliwość dowożenia i odwożenia chorych dializowanych, niezbędny był nam nowy sprzęt, taki właśnie jak przed chwileczką żeśmy tutaj oglądali, dlatego że samochodowiec jest bardzo stary, zużyty i też nie byłby w stanie równoczasowo przewozić takiej dużej grupki. Nasi pacjenci są dializowani 3 razy w tygodniu, czasami przez wiele, wiele lat. W związku z czym każda możliwość podniesienia komfortu ich życia jest bardzo ważna. Robimy około 12 tysięcy dializ rocznie. Na stałe mamy w tej chwili około 70 pacjentów dializujemy, plus dializujemy jeszcze mnóstwo pacjentów, którzy są hospitalizowani w naszym szpitalu, a na stałe leczeni dializami w innych ośrodkach. Koszt samochodu to 130 tysięcy złotych. 30 tysięcy wyłożył szpital, 100 tysięcy podarował Tauron. W ramach grupy kapitałowej Tauron działa Fundacja Tauron, która wspiera właśnie tego typu inicjatywy. Fundacja ta służy do tego, żeby wspierać rozwój lokalnych społeczności, żeby wspierać właśnie inicjatywy pomagające takim osobom potrzebującym w ich bieżącym funkcjonowaniu. I ta fundacja właśnie Tauron zdecydowała o przekazaniu takiego środka transportu dla szpitala. Do szpitala wojewódzkiego w Sosnowcu pacjenci na dializy dowożeni są najczęściej z Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej, Czeladzi, ale także z powiatu będzińskiego, m.in. z Mierzęcic i Wojkowic. SK Info.